Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie, przewodnik do długowieczności. Feel Away to jest w ogóle motto całego naszego zamieszania, tej naszej współpracy i polecania wzajemnie tych zdrowych nawyków i suplementacji. Dlatego, że w każdej z mieszanek w ekstraktach ziołowych, które stosujemy, suplementacji, która jest elementem naszego polecania przewodnika do długowieczności, zawsze znajdziecie coś, co będzie pozwalało Wam dzięki stosowaniu odpowiedniej suplementacji, dzięki tym ziołom, dzięki tym ekstraktom, czuć się lepiej, być bardziej zdrowym i żyć dłużej. A dzisiaj temat, który jest tematem bezpośrednio związanym z tym, że no w skrajnych sytuacjach, gdy nie będzie odporności w naszym organizmie, no to nasze wspaniałe życie może się przedwcześnie skończyć, tak? Jakąś ciężką chorobą. Nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą i w swojej pracy staram się łączyć, pomimo tego, że to, proszę mi wierzyć, bardzo trudna sztuka łączenia klasycznej medycyny, która jest bardzo zapatrzona w takie chemiczne specjały, które mają nam pomagać w życiu, rzadko kiedy patrzy na te naturalne sposoby działania. A ja zaraz Państwu opowiem rzecz, która jest w ogóle kluczem do zrozumienia, jak można w najprostszy sposób wykorzystywać naturalne ekstrakty roślinne i skąd ten pomysł, żeby w ogóle korzystać z substancji zawartych w roślinach do poprawy odporności. Gdybyście Państwo chcieli skorzystać z konsultacji, ja Państwa serdecznie zapraszam do Kaled, do siedziby jednego z producentów linii Nature Day, bądź do Kebella Beauty Clinic, gdzie pracuję też na co dzień, gdzie możecie Państwo się spotkać ze mną lub sobie skorzystać z konsultacji online. Czyli dzisiaj, jak zbudować żelazną odporność u osób dorosłych i u dzieci? Zanim przejdziemy sobie do zagrożeń epidemicznych, ja będę przeplatał to dzisiejsze spotkanie takimi przypominajkami. Zaraz wrócimy, dlaczego korzystamy z ekstraktów roślinnych w sprawie odporności, ale teraz takie wspomnienie niedawnej historii. Pamiętacie Państwo, bo teraz sobie możemy wyjść na zewnątrz, spotykać się, pić herbatkę, kawkę, a właściwie pełny luz. Ale nie tak dawno mieliśmy tak zwaną epidemię koronawirusa. Jak Państwo pamiętacie, epidemia panowała na całym świecie. Były bardzo ważne sposoby zapobiegania i ratowania ludzkiego życia, jakim to były szczepionki. No i tu, Szanowni Państwo, przypominam, że jednym ze sposobów, jakie medycyna, i to od dawna, i tutaj niekoniecznie możecie patrzeć na szczepienia w negatywnym tego słowa znaczeniu, zaraz wyjaśnię dlaczego, szczepienia są jedną z form poprawy odporności i ochrony organizmu przed ewentualnym zakażeniem. To jest taka sytuacja, w której podajecie jakąś substancję, która jest zawarta w jakimś wirusie albo bakterii, po to, i to jest ta substancja jest po to, żeby nasz układ odporności przypomniał sobie, że coś tam takiego niebezpiecznego w świecie żyje, nauczył się tego, że coś takiego jest, i kiedy spotka się z tym wirusem albo bakterią, to żeby szybko zwalczył tą infekcję. Ale są też inne sposoby walki z zakażeniami albo z używania specyficznych ekstraktów czy tak zwanych surowic. Kiedy na przykład gryzie nas jakiś wąż albo mamy zagrożenie reakcją patologiczną organizmu, to używamy specyficznych surowic, które potrafią neutralizować toksyny bądź enzymy, które wnikają do naszego organizmu.
I zobaczcie, że tu już mamy dwa różne aspekty spojrzenia na układ odporności. A tych spojrzeń na układ odporności będziemy sobie dzisiaj przypominać bardzo wiele, bo bardzo wiele różnych dolegliwości jest związanych z odpornością. Pierwsza rzecz, o której chcę przypomnieć, to jest ta tak zwana epidemia koronawirusa. Muszę Państwu powiedzieć, że sam COVID, tak, jako element zakażenia koronawirusami, jest elementem naszej codzienności. Szanowni Państwo, ja nie neguję, że były ciężkie przebiegi infekcji koronawirusem. Były rzeczywiście, bardzo wiele osób ucierpiało i były też takie osoby, które zmarły z powodu niestety zakażenia koronawirusem. Natomiast, Szanowni Państwo, warto pamiętać, że zakażenia koronawirusem stanowią około 20% zakażeń wirusowych występujących co roku w naszym środowisku. Zatem są one bardziej lub mniej niebezpieczne. Często są mylone z infekcją grypową. Pamiętajcie również, teraz mamy też, można by powiedzieć, epidemię zakażenia wirusem RSV. On ma taką tendencję do niszczenia dróg oddechowych. Szczególnie niebezpieczny jest dla dzieci. Możemy też mówić o zakażeniach grypą. I zwróćcie uwagę, podobnie jak koronawirusy, wirusy grypy, one sobie występują na całym świecie, występują również u zwierząt. I kiedy występuje jakaś groźna odmiana grypy, która zakazi człowieka, to najczęściej do powstania tej groźnej odmiany grypy najpierw dochodzi gdzieś u jakiegoś zwierzęcia. I później to się całe towarzystwo się zakaża i później my się zakażamy. Popularne są szczepienia przeciwko grypie, ale muszę Państwu powiedzieć, że w przypadku łagodnych odmian grypy, takich niewielkich zmian tej grypy, kiedy ten wirus nie mutuje, nie zmienia się bardzo, no to jeszcze ma to jakiś sens. Natomiast w przypadku ciężkich infekcji wirusowych grypą, kiedy wirus bardzo mutuje i po prostu różni się od tego wirusa, który podaliśmy do szczepionce, tak naprawdę sens szczepienia niestety jest niewielki. To jest wielka sztuka, Szanowni Państwo, żeby żonglować w odporności człowieka rozsądnym. Stąd będę zachęcał Was do tego, żeby kluczem do Waszej odporności było wzmacnianie tej odporności na co dzień. Ten dobrostan, taki jak ja to nazywam, podawanie różnych substancji, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, żebyście byli gotowi na tą odporność. Możemy mieć również zapalenia oskrzeli i tu warto pamiętać, że to są 90 ponad przypadków infekcje wirusowe. A zdarza się, że pacjenci zmuszają lekarza do podania antybiotyków w zakażeniu jakim jest zapalenie oskrzeli. Muszę Państwu powiedzieć, że jakbyście policzyli efektywną skuteczność antybiotyku zapalenia oskrzeli, to jak ja to kiedyś policzyłem, co mogę kiedyś, jakby ktoś z Państwa był zainteresowany, powrócić do tego i udowodnić, to taka efektywna skuteczność antybiotyków zapalenia skrzydeł wynosi 5% przypadków. W tylu przypadkach tak naprawdę to ma sens w ogóle i antybiotyk przynosi korzyść. Także nie zmuszajcie lekarzy do tego, że jak kaszlecie i macie zapalenie skrzydeł, to żeby zaraz dawać antybiotyk. Bo kiedy naprawdę dojdzie do bakteryjnego zakażenia, zapalenia płuc, jakiegoś powikłanego zapalenia ucha czy zatok, i kiedy trzeba będzie podać silny antybiotyk, to już te bakterie będą uodpornione, będą sobie świetnie radziły z tym antybiotykiem. No i oczywiście angina. I tu jest kolejny przykład ciekawostki związanej z odpornością. Możecie przejść taką anginę, taką odmianę anginy, nazywa się płonica. Ona ma też charakterystyczne objawy. I bardzo często z taką anginą paciorkowcową wiąże się z gorączka reumatyczna. Gorączka reumatyczna jest jedną z takich fajnych przypadków odporności,
to znaczy, kiedy macie anginę paciorkowcową, to te paciorkowce są tak podobne dla układu odpornościowego do waszego serca, nerek i stawów, że to może dojść do gorączki reumatycznej w przebiegu anginy paciorkowcowej. I tak wyleczycie komuś anginę, a ten ktoś zachoruje na serce, na stawy i na nerki. Tak? I zobaczcie, kolejne spojrzenie na odporność, znowuż z innej strony. Czyli zobaczcie, powiedzieliśmy sobie o epidemiach różnych wirusów i bakterii, ale powiedzieliśmy sobie również o odporności, jak trzeba podać komuś surowicę, która na przykład też jest elementem odporności, neutralizuje toksyna jadu węża. Mówiliśmy sobie o tym, że nie powinniśmy stosować antybiotyków nagminnie w zapaleniach skrzeli, bo tam są wirusy. Powiedzieliśmy sobie o odporności gorączce reumatycznej, czyli o tym, że nasz organizm zaczyna atakować własne tkanki przez podobieństwo tych tkanek do paciorkowca, do bakterii. Zobaczcie, kilka różnych przykładów odporności, a na koniec przypomnę wam jeszcze, że mamy okres przeziębień, o tym też sobie powiemy. Przeziębienia, jak sama nazwa wskazuje, są związane z przeziębieniem organizmu, czyli z ochłodzeniem organizmu. Jak widzicie, układ immunologiczny jest rozproszony po całym organizmie, ma również swoje własne naczynia krwionośne i węzły. Takie naczynia krwionośne układu immunologicznego, czyli naczynia limfatyczne, roznoszą się po całym organizmie i takie skupienia tego układu odpornościowego to są węzły chłonne. Natomiast bardzo fajne takie miejsca, które pełnią specjalne funkcje w układzie odporności, to jest szpik kostny, śledziona, tak, wątroba. No i kiedy jesteśmy dziećmi, noworodkami, grasica. Warto pamiętać, że często w anginie, gdzie mamy zapalenie migdałków podniebiennych, może nas boleć wyrostek robaczkowy. To też jest taka sytuacja, też warto o tym pamiętać. No, warto przypomnieć, Szanowni Państwo, jak już mówimy o tej naszej takiej historii opowiadającej o odporności, że zdarzają się ciężkie postacie zakażeń wirusowych. W koronawirusach COVID-zie, bo mówiliśmy o tak zwanej burzy cytoki, używano specjalnie słowa burza, ponieważ w naszym organizmie wyzwalało się gigantyczna ilość substancji chemicznych, naturalnych, które z jednej strony miały pomagać nam zwalczyć zakażenie, a z drugiej strony były odpowiadały za postępującą niewydolność wielonarządową. I w wielu przypadkach taka burza cytoki kończyła się niestety tragicznie. A zatem nie wolno ignorować infekcji wirusowych, bakteryjnych i osłabienia odporności, bo możemy mieć niestety przebieg piorunujący różnych infekcji. Podam Państwu taki przykład. Ja miałem raz w życiu taką sytuację, raz w życiu na szczęście, kiedy pracując w poradni, jeszcze uczyłem się wtedy zawodu lekarza, pracowaliśmy w poradni pediatrycznej. Miałem to szczęście rozpoznać u dziecka zakażenie bakterią meningokokiem. I to jest bardzo specyficzne zakażenie. Mówimy tutaj o takich piorunujących przebiegach zakażeń. Zespół Waterhouse-Fredricksena to jest piorunujący przebieg zakażenia bakterią meningokokiem z meningokokowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. I muszę Państwu powiedzieć, trzeba mieć nieprawdopodobnie z tyłu głowy wyczulonym, trzeba być na tego typu sytuacje, ponieważ jeżeli nie rozpoznamy prawidłowo, a w przebiegu
takiej infekcji, kiedy boli dziecku gardło, pobolewa brzuszek, pojawia się bardzo delikatna wysypka. A tak naprawdę to nie jest wysypka, to są wybroczyny pod skórą, bardzo drobne. I jeżeli to przegapimy, może dojść do piorunującego przebiegu takiego zakażenia. Takie dziecko ma zagrożenie życia i w ciągu 24 godzin może dojść do skrajnej niewydolności całego organizmu. Zobaczcie, jak szybko potrafi przebiegać zaburzenie odporności spowodowanej infekcją. Także naprawdę wierzcie mi, że ja też szczególnie pielęgnuję i hołubię tą relację, jaką mamy z pediatrami. Pediatra musi mieć gigantyczną wiedzę na temat różnych zakażeń, szczególnie, że mamy infekcje wieku dziecięcego, różne choroby wirusowe, które nas atakują. Naprawdę ilość informacji, które taki pediatra musi na co dzień pamiętać, szczególnie w relacjach z wirusami, z bakteriami, bardzo wielka. Oczywiście sama infekcja wirusowa to jest przebieg tej infekcji, jest niebezpieczny. Ale wyobraźcie sobie, przypominam o tym, że może ustąpić infekcja wirusowa i nigdy tego nie ignorujcie. Obserwujcie swój organizm, dbajcie o niego, dostarczajcie witamin, nawadniajcie, odpoczywajcie. To jest też nasza rola. Po to mówię Państwu o suplementacji i o dobrostaniu, żebyście zawsze z tyłu głowy, jak mamy być, żyć w zdrowiu i długo, żebyśmy zapobiegali tym chorobom, żebyśmy wzmacniali organizm. Dlatego, że po zakażeniach wirusem grypy, RSV czy koronawirusami mogły pojawić się powikłania. Czyli po jakimś czasie od infekcji pojawiają się powikłania, na przykład powikłania neurologiczne, tak? Jakieś zespoły neurologiczne, jakiś Guillain-Barré, albo problemy z sercem, z naczyniami krwionośnymi, łącznie z zapaleniem mięśnia sercowego, które występuje jako powikłanie, niestety, o wirusie grypy bardzo często. Po koronawirusie, po COVID-zie, nie wiem, czy pamiętacie występowanie mgły mózgowej, kiedy ludzie mądrzy, inteligentni po przebiegu COVID-u przez kilka miesięcy potrafili mieć gigantyczne problemy z koncentracją. To wszystko są reakcje organizmu na zakażenie. No dobrze, tych opowieści o różnych zakażeniach moglibyśmy tutaj snuć bardzo wiele. Bardzo wiele też takich przypadków z mojej praktyki mógłbym Wam opowiedzieć, ale zaraz sobie będziemy powoli jeszcze do nich wracać. Natomiast ja chcę trochę odwrócić teraz tą sytuację. To zdjęcie tej kobiety, która sobie gdzieś tam już w jakichś majówkach ćwiczy, to jest ta nadzieja na nadchodzącą wiosnę, po to, żebyśmy w sposób naturalny mogli poprawiać odporność i żebyśmy to robili również w okresie zimowo-wiosennym, nie tylko na wiosnę, w lecie, kiedy już jest cieplutko i przyjemnie. O odporność musimy dbać cały rok. I jak jest piękna pogoda i jest cieplutko, nie ma problemu. Ale jak jest zima, proszę pamiętać, że dieta, antyoksydanty, na przykład zastosowanie inhalacji, witamin, aktywność fizyczna i co jest bardzo ważne, zastosowanie ekstraktów roślinnych stanowi fundament waszego zdrowia. I teraz trochę wykorzystam tą piękną łączkę, na której ta pani sobie ćwiczy. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak gigantyczna dysproporcja występuje pomiędzy lekarzem, który stara się w sposób naturalny wykorzystywać zasoby roślin, a lekarzem, który lubi chemię i leki? Podkreślam to w tej chwili, patrząc na tą łąkę z kwiatami i roślinami. Otóż jak to jest możliwe, szanowni państwo, bo przecież te rośliny rosną w ziemi. W tej ziemi jest pełno robaków, bakterii, grzybów, różnych pasożytów, które mogłyby zjeść te rośliny. Zwróćcie uwagę, jak to jest, że kiedy odetniecie roślinę od ziemi, to w ciągu kilku dni obeschnie, a później zacznie gnić. Jak to jest? Zastanawialiście się kiedyś, że roślina, która jest wsadzona do ziemi,
jest zielona, piękna, zdrowa i kwitnąca. Co takiego jest w roślinie, że potrafi sobie radzić z bakteriami, pasożytami, wirusami i robakami? Co takiego jest w tej roślinie? Co myślicie, że roślina ma jakiś pistolet, granatnik albo czołg do zwalczania infekcji? Nie. Każda roślina posiada broń chemiczną. Musicie to zapamiętać do końca życia, bo to jest coś, co z jakiegoś powodu różni nas od lekarzy kochających chemię. Nie wiem dlaczego. Tak oczywista rzecz, jak wykorzystanie naturalnych zasobów broni chemicznej, jaką posiada każda roślina w zwalczaniu grzybów, bakterii i wirusów, nie może być w sposób naturalny wykorzystywana do naszej własnej odporności. Przecież to jest aż tak proste. Aż tak proste. Dzielcie się tą wiedzą, bo to jest jedna z najprostszych i najbardziej fenomenalnych informacji, jaką możecie usłyszeć na temat zastosowania roślin w waszej odporności i zdrowiu. Rośliny zawierają substancje chemiczne, broń chemiczną, z którą zwalczają bakterie, grzyby, pasożyty i wirusy w sposób naturalny. Roślinka nie wyrwie sobie korzonków z ziemi i nie pójdzie do lekarza, żeby mu podał antybiotyk, żeby zwalczyła infekcję bakteryjną. Albo zwalczy tą infekcję bakteryjną, albo po prostu zgnije. Zobaczcie, jakie to jest proste. Rośliny, które was otaczają, posiadają broń chemiczną, dzięki której zwalczają infekcje. Wystarczy zatem, że człowiek wykorzysta naturalne zasoby roślin i zawarte w roślinach naturalne substancje ochronne, po prostu je zje. Wykorzysta w ten sposób, że przyswoi tą broń chemiczną i użyje jej przeciwko patogenom, które mogłyby zagrozić człowiekowi. To jest jedna z podstawowych, najprostszych technik wykorzystywania ekstraktów roślinnych do poprawy odporności. Oczywiście jest wiele innych. Zaraz Państwu o tym opowiem. Warto również pamiętać, że w badaniach klinicznych, twardej medycyny, udowodniono, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko chorób zakaźnych i śmiertelności w chorobach zakaźnych. Podkreślam jeszcze raz. Twarde dane kliniczne udowodniono, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko chorób zakaźnych i zmniejsza śmiertelność z powodu chorób zakaźnych. Kolejna rzecz. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego przeziębienie nazywa się przeziębienie? Ktoś mądry wymyślił, żeby nazwać infekcję wirusową nosa i gardła, która po prostu występuje w okresie, kiedy jest zimno, przeziębieniem. Szanowni Państwo, mechanizm powstania przeziębienia jest bardzo prosty. Otóż ilość krwi przepływająca przez nos, kiedy oddychacie zimnym powietrzem, jest mniejsza. Mniejsza jest zatem ilość komórek, które chronią nas przed infekcjami. Wirusy łatwiej przeżyją, kiedy macie chłodne powietrze. Jak ktoś na was kichnie i smarknie i do tego to wszystko się jeszcze przenosi drogą kropelkową, to po prostu dostają się te wirusy do waszego nosa, do buzi. Tam sobie już w tym ciepełku zaczynają się rozwijać, namnażać, ale wy nie macie takiej ochrony, bo wasze tkanki nie są wystarczająco rozgrzane i ukrwione. Nie ma w nich odpowiedniej ilości białych ciałek krwi. Dlatego kiedy się przeziębicie, możecie zachorować na przeziębienie. Zwracam Państwa uwagę jeszcze na jedną rzecz. I powiem tutaj historię człowieka, z którym miałem dzisiaj przyjemność i zaszczyt rozmawiać, mojego pacjenta, który miał wielkie szczęście w swoim życiu. Trafił na, no,
Tutaj jest jego też wielka zasługa. Jego mądrość i intuicja skierowała go do lekarzy i martwił się, że coś się niedobrego dzieje z jego organizmem. Wyobraźcie sobie, że trafił do wspaniałego profesora, który operował go w odpowiednim momencie i to dosłownie kilka dni, można by powiedzieć, przed tym, zanim guz nowotworowy, który miał w jelicie, rozsieje się na cały organizm. Historia jest naprawdę niesamowita, ponieważ ten człowiek, facet w moim wieku, trafił do lekarza. Zaniepokoiły go objawy związane z pracą przewodu pokarmowego, a mówię tutaj w aspekcie odporności, proszę pamiętać, przeciwnowotworowej. Nasz organizm walczy z komórkami nowotworowymi codziennie. Codziennie. Zatem jeżeli chcecie żyć długo i w zdrowiu, to pamiętajcie, że macie codziennie dbać o odporność, żeby nie powstały u was nowotwory. Ten facet miał szczęście. Lekarz skierował go na kolonoskopię, następnie profesor, chirurg wyciął w odpowiednim otoczeniu guz, który nie przekraczał ściany jelita, a więc nie wydostał się na zewnątrz i nie rozsiał się po organizmie. De facto ten człowiek po wycięciu kawałka jelita dostał drugie życie. Tak? Po serii kolejnych badań lekarze, onkolodzy, chirurdzy stwierdzili, że jest całkowicie zdrowy. Ja tę historię znam, ponieważ ja miałem przyjemność rozmawiać z nim na etapie podjęcia decyzji, czy ma iść na kolonoskopię, i później rozmawialiśmy przed jego operacją, po operacji. Rozmawialiśmy o tym, jak był u profesora swojego na konsultacji po tych wszystkich wydarzeniach. To jest człowiek, który sobie uratował życie. Był czujny w momencie, kiedy już nowotwór powstał. Ja zwracam waszą uwagę, żebyście dbali o odporność, zanim nowotwór powstanie, czyli dojdzie do jego rozrostu. I zwracam tutaj na to uwagę na slajdzie, którym mamy opis silnych niedoborów odporności. To jest ważne, żebyście zwracali na to uwagę, jeżeli takie objawy u was występują, to macie zaburzenia odporności. Zaburzenia odporności mogą skutkować powstaniem chorób nowotworowych. Dlaczego? Dlatego, że organizm osłabiony nie będzie zwalczał komórek nowotworowych. Czyli jeżeli macie nawracające, ja tak dla Państwa zdrowia i bezpieczeństwa, pokrótce przejrzymy sobie wspólnie te punkty. Po pierwsze, nawracające infekcje dróg oddechowych. Nawracające. Nie pojedyncze, ale jest ich kilka. Później lekarz musi stosować antybiotyk więcej niż dwukrotnie. Coś nie gra. Jeżeli występuje u was infekcja wirusowa typu kłupasiec lub pryszczka, to znaczy, że osłabiliście odporność. Jeżeli występują jakieś ropne skóry narządów wewnętrznych, to nie jest naturalne. Jeżeli macie pleśniawki, grzybice skóry, jeżeli dochodzi do zakażenia tkanek głębokich lub sepsy, jeżeli macie wyniszczającą przewlekłą biegunkę albo chorobę autoimmunologiczną. Czyli tutaj poruszę drugi temat, też z dziedziny odporności. Słuchajcie, zobaczcie, ile różnych odmian odporności mamy. Czyli mówiliśmy o infekcji wirusowej, o bakteryjnej, o piorunującym przebiegu bakterii meningokoków, tak? O gorączce reumatycznej, o infekcji bakterii, jak atakuje serce, nerki, tak? I stawy przy anginie paciorkowcowej. A teraz na koniec kolejny przykład, choroba autoimmunologiczna. Sama nazwa wskazuje, w powstawaniu tej choroby uczestniczy układ odporności. Co to znaczy autoimmunologiczny? To znaczy, że organizm zgłupiał i atakuje własne tkanki. Zgłupiał i atakuje własne tkanki,
z pomocą układu odporności. Potrafią się zatem w tkankach odkładać duże ilości różnego świństwa, elementów niepotrzebnych, tak? Nie powinny się znajdować w tych tkankach zdrowych elementy układu odpornościowego, na przykład tak jak jest w reumatoidalnym zapaleniu staw. Niszczone są te stawy, tak? Dochodzi do powstania błona maziowa w stawie nieprawidłowo pracuje, powstaje tak zwana łuszczka. Dochodzi do podrażnienia i przebudowy stawów i słuchajcie, może nawet dojść do skostnienia stawów. To są tak gigantyczne zmiany, które są spowodowane w chorobie autoimmunizacyjnej, właśnie zaburzeniem odporności. Czyli podsumowując, zobaczcie, zagadnienie odporności, tak jakbyście spojrzeli na swoją codzienność, te rzeczy, które mogą nas spotkać. Zagadnień związanych z odpornością jest bardzo wiele. Czyli wirusowe infekcje, grzybicze, pasożytnicze. Nie mieliśmy czasu o tym pogadać. Zobaczcie, że pasożyty potrafią się ukrywać w organizmie. Na przykład, nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z osobą chorą na tasiemca bąblowca. Powstają cysty, które mogą mieć nawet 6 cm średnicy. I tam jest białko takiego tasiemca bąblowca i w momencie, gdyby ta cysta pękła, słuchajcie, i to się wleje do organizmu, to ten pacjent może umrzeć w bardzo krótkim okresie czasu z powodu wstrząsu anafilaktycznego. I to też jest układ odporności. Czyli zobaczcie, jak wiele trzeba się uczyć, jak wiele różnych aspektów układu odporności może na nas wpływać. Także nie traktujcie odporności jako zero-jedynkowego procesu. Nie wspominamy jeszcze o alergii. Tak? No zwróćcie uwagę, przecież to jest też element układu odporności. Czyli jak popatrzymy całościowo na proces odporności i zdrowia człowieka, to pamiętajcie, że tych odporności jest bardzo wiele i objawy, jakie występują na przykład u Was, czy to kiedy występują jakieś dolegliwości, a jak macie wątpliwości, zawsze skonsultujcie z lekarzem, żeby można było najpierw prawidłowo rozpoznać, czy mamy zbyt silną reakcję odporności, czy mamy może nieprawidłową reakcję odporności, tak? Z czym mamy do czynienia, żeby zastosować odpowiednie leczenie. No ale jak już wiemy, że ta odporność jest konieczna, to troszeczkę sobie opowiemy o tym, jak możemy tą odporność wzmacniać. Oczywiście truizm, odporność wzmacniamy odpowiednią dietą, ekstraktami roślinnymi, zdrowy sen, relaks, aktywność fizyczna, tak? To sobie przypomnieliśmy. Natomiast jeżeli mamy suplementację, czyli uzupełnianie zbilansowanej diety, to wiecie, że mamy dla dzieciaków na przykład OptKids, czyli to mamy probiotyk połączony z witaminą D3. To jest bardzo ciekawa rzecz, zresztą chyba najsmaczniejsza tabletka na świecie. O smaku truskawkowym, która jest dzieciaków powyżej 3 roku życia. Ona jest szczególnie cenna dla dzieciaków, które mają osłabioną odporność i jednocześnie na przykład widzicie, że mają problemy z zębami, z miażdżycą, dlatego że tam są szczepy bakterii, które będą pomagały lekarzowi, dentyście w zwalczaniu próchnicy dziecięcej. Jeżeli popatrzycie na składy, to mamy tam bakterie probiotyczne, 4 różne szczepy i witaminę D3. Sama witamina D3, jak wiecie, to nie tylko odporność, ale również zdrowe kości, mięśnie. Tak? To jest taki bardzo szeroki zakres funkcjonowania. Myślę, że tutaj o witaminie D3 ostatnio mówi się dużo, więc nie będziemy się na tym zatrzymywać. Natomiast bakterie probiotyczne, chwileczkę się na nim zatrzyma. Znaczy, nie ma odporności ani u zdrowego człowieka, ani u dorosłego bez bakterii probiotycznych. Dlatego zależało nam na tym, żeby zarówno w probio, jak i w
dla dzieciaków w preparacie Opticisty bakterii probiotycznych były, jak na przykład Streptococcus salivari. W ogóle te łacińskie nazwy są zawsze przepiękne. Jest bakterią, to jest bakterią probiotyczną mleka kobiecego, czyli zatem bardzo cenna, naturalna bakteria, która wspiera odporność dzieciaków. To jest bardzo ważne. Ona jest szczególnie ważna u dzieci urodzonych z cięcia cesarskiego bądź u dzieciaków urodzonych przez mamę z zaburzoną florą dróg rodnych. To jest bardzo ważne. Sam streptokokus ma jeszcze taką własność, jak bardzo wiele bakterii probiotycznych, produkuje enzym laktazę, dzięki czemu ułatwia trawienie mleka i cukru laktozy. Mamy Lactobacillus brevis, kolejny probiotyk. I tutaj ciekawostka, ja będę takie jakieś wyjątkowe cechy tych bakterii przypominał. Oczywiście brevis jest ceniony w pediatrii do poprawiania odporności, łączy wszystkie te szczepy. Natomiast, co ciekawe, on produkuje kwas mlekowy, dzięki czemu przywraca naturalne, najzdrowsze środowisko w przewodzie pokarmowym, w jamie ustnej u dzieciaków. Lactobacillus plantarum, znowuż, ma swoją wyjątkową cechę, jest bardzo odporny na większość antybiotyków i można go stosować w trakcie infekcji. Czyli jak ten antybiotyk niszczy nam bakterie, to potrzebujemy probiotyków, które tam zostaną i będą chroniły nasz organizm. I Lactobacillus plantarum znalazł się między innymi właśnie dzięki temu, że ma tą cechę, że jest odporny na większość antybiotyków, a jednocześnie jest probiotykiem, czyli jest naszym przyjacielem. Fajną rzeczą jest również to, że Lactobacillus plantarum poprawia pracę przewodu pokarmowego, poprawia stan zdrowia jej błony śluzowej, jej. I ostatni, Pediococcus acidilactici, piękna nazwa łacińska, to jest bakteria, która ma silną broń chemiczną. Oczywiście jak wszystkie poprawia odporność, ale ona jest wyjątkowa, bo ma bardzo silną broń chemicznej. Co to znaczy? To jest bakteria, to jest grupa probiotyków, która produkuje bakteriocyny. A bakteriocyny to jest broń chemiczna probiotyków do zwalczania innych bakterii. Czyli jeżeli podacie tą bakterię probiotyczną, to ona będzie w sposób naturalny eradykować, usuwać inne świństwa z waszego przewodu pokarmowego i jamy ustnej. Czyli na przykład będzie usuwać, używając broni chemicznej, Streptococcus mutans, taką straszną bakterię, która powoduje niszczenie próchnicy zębów u dzieciaków. Kolejny preparat, bez którego nie wyobrażam sobie odporności, to jest Probio Plus. Dlaczego? Dlatego, że zawiera dwa czy trzy nawet elementy takie podstawowe, stymulujące odporność. Po pierwsze, i za chwileczkę tam sobie króciutko powiemy o bakteriach, zawiera bardzo dużą ilość, właśnie 450 miliardów, 18 wyselekcjonowanych szczepów bakterii probiotycznych. Zawiera również cynk, który, jak wiecie, poprawia układ odporności. I coś, co dla mnie jest szczególnie ważne i co będę zawsze podkreślał, probio zawiera ekstrakt bogaty w beta-glukany. Beta-glukany. Zobaczcie, tutaj jest 18 szczepów, różnych szczepów bakterii probiotycznych w gigantycznej liczbie, pięknie zapakowane w tej chwili w saszetce. Oczywiście są też drożdże stymulujące odporność. Uwaga, szanowni państwo, tu jest komentarz na temat usuwania grzybów z naszego organizmu. Spotykam się bardzo często z taką sytuacją, że pójdziecie do jakiegoś, w cudzysłowie, eksperta, który wam powie, że wasz organizm trzeba leczyć, bo jest zagrzybiony. I będziecie usuwać z waszego organizmu grzyby.
Jestem ciekaw, czy zastanawialiście się, albo czy wiecie, czy da się usunąć z organizmu człowieka grzyby. Otóż nie. Grzyby są częścią naszego organizmu i są nam niezbędne do życia. Zgadzam się, że grzybów nie może być za dużo, że nie może być osłabienia odporności, przerostu grzybów w organizmie, czy zakażeń grzybiczych, które charakteryzują występowanie u osób z osłabieniem odporności. Dlatego to jest w ogóle patognomoniczne, czyli to jest taki element, jeżeli u kogoś występuje grzybica, to znaczy, że coś nie gra z odpornością. Tutaj Saccharomyces boulardii jest specjalnie zastosowany po to, żeby też stymulować odporność. Pamiętajcie o tym. Natomiast Probio Plus zawiera bardzo ważną rzecz. Zawiera beta-glukany. No i za każdym razem, jak będę Państwu opowiadał o beta-glukanach w Polsce, niestety nie mogę Wam powiedzieć tego oficjalnie, gdyż w Polsce o beta-glukanach można powiedzieć tylko tyle, że jak się nażrecie, przepraszam najmocniej za kolokwializm beta-glukanów, to podobno Wam się poprawi profil lipidowy. Tyle oficjalnie w oświadczeniach zdrowotnych Unia Europejska pozwalamy. Natomiast na szczęście, Szanowni Państwo, jako lekarz mogę posługiwać się na przykład badaniami amerykańskimi. Na tej podstawie mogę Państwu powiedzieć, tłumacząc nieudolnie z angielskiego, że beta-glukany są jednymi z najsilniejszych substancji stymulujących odporność o silnych właściwościach przeciwnowotworowych i aktywizujących układ odporności. I to właśnie ekstrakt z Agaricus blasei zawierający beta-glukany macie tutaj przed sobą. Dokładnie taki ekstrakt występuje w Probio Plus. A jeżeli chcecie się Państwo zagłębić bardziej w temat beta-glukanów, zachęcam Was, jest to wspaniała rzecz. Ja beta-glukany znam od 2006 roku, kiedy to w Zakładzie Immunologii Klinicznej w Prokocimiu przygotowywaliśmy opracowanie o beta-glukanach. Już wtedy w poradni lekarze pracujący tam z dziećmi w zaburzeniach wtórnych odporności u dzieciaków właściwie u prawie każdego dziecka stosowali beta-glukany. Nie wiem, dlaczego do dzisiaj beta-glukany nie stały się powszechnie stosowanymi preparatami w pediatrii. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. W Japonii są lekami. W Stanach Zjednoczonych uważa się je za wspaniałe. Nawet jeżeli mówi, zobaczcie, że tu jest nawet w opracowaniu Narodowego Instytutu Raka w Stanach Zjednoczonych, to podaje się wprost, że to jest ekstrakt z Agaricus blasei, z grzyba zawierający beta-glukany, jako suplement diety posiada bardzo silny potencjał protekcyjny, przeciwnowotworowy i stymulujący odporność. Cytuję, gdyby ktoś się chciał doczepić do tego, co mówię. Szanowni Państwo, bo w takich czasach żyjemy, to niestety, jeżeli chcę mówić otwarcie o beta-glukanach i o ich wspaniałym wpływie na odporność, to niestety muszę posługiwać się amerykańskimi badaniami, bo Unia Europejska zakazuje mi mówić takich rzeczy. Samo działanie bakterii probiotycznych, Szanowni Państwo, jest bardzo szerokie. Jestem wielkim orędownikiem bakterii probiotycznych i muszę Państwu powiedzieć, że również w kosmetologii są one niezbędne. Niezbędne. Tak? Bez bakterii probiotycznych nie będziecie mieć zdrowej skóry. Ale oczywiście poprawiają odporność, redukują stany zapalne jeli, usuwają patogeny chorobotwórcze, produkują witaminy, enzymy itd. Ale uwaga, Szanowni Państwo, wspomagają również odchudzanie. Warto o tym pamiętać. Także tutaj, jak Państwo chcecie, to możecie sobie poczytać o bakteriach, aż 18 różnych szczepów. Jest na stronie willoway.com opis Probio Plus. No i witamina C. Witamina C ma bardzo niejednoznaczną opinię w medycynie klasycznej. Są tacy, którzy twierdzą, że podawanie witaminy C nie chroni nas przed infekcjami. No ale przynajmniej dla przyzwoitości wtedy twierdzą, że jeżeli bierzecie witaminę C, to skraca ona
czas infekcji. I chociaż dla tej przyzwoitości warto o niej wspomnieć. Tak? Oczywiście, moim zdaniem, jest to kompletna bzdura, bo gdybyśmy przez rok czasu całkowicie nie podawali witaminy C, to osoba, która twierdzi, że witamina C nie wspomaga odporności, przekonałaby się na swoim zdrowiu nie tylko chorując na szkorbut, że odporność takiego człowieka byłaby bardzo, bardzo słaba. Że naprawdę, wiecie Państwo, czasem w medycynie nie chcę z tym polemizować. No cóż, jest tylu mądrych profesorów, mądrych, którzy pracują w laboratoriach i kreują różne rozwiązania w medycynie. Niemniej z nimi polemizować. Zachęcam Państwa w każdym razie do stosowania witaminy C również w profilaktyce różnych infekcji, do wzmacniania odporności. Nie tylko wtedy, chociaż szczególnie wtedy polecam, kiedy jesteście chorzy, żeby ta infekcja przebiegała łagodniej i trwała krócej. Sama witamina C, tutaj Państwu pokazuję, to jest witamina C, która jest bardzo fajna, łatwa do dawkowania, tym bardziej, że zawiera ekstrakty naturalne różnych roślin, wspaniałe. I te ekstrakty to nie tylko witamina C, to są również substancje aktywne, które występują w tych roślinach, bo myśmy tam nie dali samej witaminy C z kamu-kamu, albo samej witaminy C z kurkumy, tak? Albo samej witaminy C z aceroli czy z dzikiej róży. Tam są również inne substancje aktywne z tych roślin. Także jak tutaj zobaczycie, witamina C jest motywem przewodnim tego preparatu, natomiast są tam również inne aktywne substancje, które oczywiście będą poprawiały odporność organizmu, ale też warto wspomnieć, że występowanie bioflawonoidów w otoczeniu witaminy C, kiedy ją zjadamy, chroni ją przed negatywnym wpływem również enzymów. Także łatwiej dociera do miejsc, w których witamina C jest potrzebna. No i oczywiście mamy immuno-NR. Nie może się obejść bez immuno-NR, kiedy rozmawiamy o odporności. Dlaczego? Dlatego, że immuno-NR, jak sama nazwa wskazuje, został stworzony po to, żeby poprawiać naszą odporność. To jest już synergia roślin o silnym, udokumentowanym działaniu poprawiającym odporność. Podkreślam, Szanowni Państwo, że występuje również immuno-NR beta-glukan z Agaricus blasei. Nie tylko asparagus, tak? Nie tylko ekstrakt z gravioli, czy jenioły, czy z pestek moreli, ale również Agaricus blasei z beta-glukanami. Zobaczcie. To jest synergia roślin immuno-NR. Pamiętacie, jak mówiłem na początku, dlaczego warto pamiętać o mądrości, jaką niesie naturalna medycyna i ekstrakty roślinne przy spajaniu broni chemicznej, którą posiadają rośliny? To teraz o tym przypominam. W tych roślinach występuje broń chemiczna i substancje stymulujące odporność, dzięki którym odporność jest wzmocniona. Bardzo ciekawa mieszanka z gigantyczną ilością substancji aktywnych, wspaniałych roślin poprawiających odporność. Stosowanie jest bardzo proste, 2 razy dziennie po jednej kapsułce. Takie opakowanie wystarczy na miesiąc stosowania. Szanowni Państwo, kończymy na dzisiaj naszą historię i opowieść o odporności. Mam nadzieję, że troszeczkę zaciekawiłem Was tematem, bo temat jest niezwykle interesujący i trudny tak naprawdę w zrozumieniu i tych obszarów jest bardzo wiele. Ale jedno warto podkreślić. Dbałość o siebie, codzienna dbałość o siebie, dieta, probiotyki, witaminy, aktywność fizyczna, zdrowy sen i relaks to jest klucz do zdrowia. Pamiętajcie również, że jeżeli jakieś objawy wzbudzają Wasz niepokój, zwróćcie się do lekarza. Pamiętajcie o tym pacjencie, o którym Wam dzisiaj opowiadałem, że o odporności mówimy również w chorobach nowotworowych. Badajcie się, róbcie sobie badania profilaktyczne,
badania przesiewowe po to, żeby raz na jakiś czas sprawdzić, co tam u Was słychać w tym organizmie, żebyśmy mogli sobie zwalczać te ciężkie choroby nowotworowe, zanim staną się niebezpieczne dla Waszego zdrowia. Pięknie dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony wieczór. Gdybyście Państwo chcieli zadać jakieś pytania dotyczące doboru suplementacji, zachęcam. Pytania@willoway.com. Bardzo dziękuję jeszcze raz Państwu za uwagę.